Cześć Wam, w dzisiejszym odcinku Twórców Gier opowiemy sobie trochę o komponowaniu i naszym gościem jest Greg Wall, który działa również pod pseudonimem Draconaret i trochę popierdzielimy sobie bez sensu, a trochę z sensem. Mam nadzieję, że Wam się będzie bardzo podobać. Grzesiek robi w tym momencie dagony, jeśli mogę powiedzieć, chyba mogę, tak, bo nie patrzysz na mnie morderczym głosem. Ja będę się wspierał telefonem i bardzo fajnie by było w ogóle zacząć może od takiej małej genezy, czyli w ogóle skąd my się znamy. Z tego co pamiętam, to zaczęliśmy przy Battle for Asteron. Tak, i to było w roku 2010, z tego tak, co pamiętam. 2010, no dawno. Ja wtedy zaczynałem studia, a ty jeszcze byłeś w technikum. Tak, ja byłem jeszcze, jestem młodą dupą bardzo. No i ja tam w sumie początkowo startowałem jako, tutaj jako muzyk w sumie. Robiłem tam dla was muzykę, trochę konceptów, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm. No i tam jakoś od tego czasu znajomość się tam nam kręci. No spoko, ja pamiętam, że zresztą opowiadałem o tym w poprzednim odcinku trochę, że te projekty były raz dobre, raz gorsze, ale jakoś tam się kręciło i tak naprawdę takim fajnym zwieńczeniem pewnego rodzaju współpracy był Paltarok. Bo zrobiłeś do niego całkowicie muzykę, całkowicie soundtrack. Jak się w ogóle czujesz z soundtrackiem do Paltaroka? Czuję się trochę dziwnie z tym, że musiałem napisać całą muzykę do Paltaroka jeszcze raz, bo wy może nie wiecie, ale na samym początku muzyka do Paltaroka zupełnie inaczej brzmiała. I w pewnym momencie musieliśmy stwierdzić, że robimy zupełnie coś innego. I niemniej bardzo mi się podobała praca przy tym projekcie, bo też ja przy tym zaczynałem nie tylko jako kompozytor, ale też jako programista, więc po części to też jest moje dziecko. No, a uściślając tak jakby troszeczkę twoją wypowiedź, bo pierwsza część muzyki, tak jakby tam, którą na początku tworzyłeś, była bardzo orkiestrowa, a potem stwierdziliśmy, że przerzucisz się na elektronikę bardziej, nie? No wiem, że to nie był do końca twój wybór, ale może pomijmy te kwestie, bo to już są inne sprawy. Okej, czyli znamy się całkiem długo i tworzysz sobie teraz do ogony. Ja bym przeszedł w ogóle, zanim technicznych pytań przejdziemy, to taki human touch troszeczkę. Czyli na przykład co lubisz jeść, nie? Ale nie aż tak bardzo, tylko bardziej... Różne rzeczy, bo najczęściej to, co sobie przygotuję. No tak, każdy myślę, że tak jak wiesz, najlepsze jedzenie to jedyne jedzenie, jakie masz w lodówce. Gorzej jak w lodówce ktoś ma samą wódkę, nie? No tak. Jak nie mam czegoś na dostanę, no to sobie idę coś kupić. No tak, to jest polowanie XXI wieku. Czemu w ogóle muzyka? Skąd taki kierunek w życiu? O rany. No z muzyką miałem do czynienia już od wczesnego dzieciństwa. No rodzice cię kładli na nutach, czy coś takiego? Nie. Moja mama i moja ciotka uczęszczały do prywatnej szkoły muzycznej na lekcje fortepianu. Zresztą moi dziadkowie też byli dosyć umuzycznieni, w domu było pianino. No i od najwcześniejszych lat się tym zainteresowałem. Sam potem trafiłem do szkoły muzycznej. I tam przez 12 lat w sumie. To dużo. Się uczyłem fortepianu i dodatkowo jeszcze różnych zajęć teoretycznych się uczyłem. Jak co, jak przychodzi do ciebie taki kompozytor, który jest sam, powiedzmy, sam z siebie zrobił, w sensie nie zrobiła go żadna szkoła i ty patrzysz na niego, ty knypku, ja tu mam 12 lat? Czy wiesz co, to podejście mi się zmieniło z czasem, bo sam w sumie jestem samoukiem. Oprócz tych zajęć teoretycznych, które wszyscy w szkołach muzycznych mieli, to nie miałem żadnego nauczyciela, który by mnie uczył kompozycji od podstaw, więc patrzę na takich samouków powiedzmy z szacunkiem, bo wiem przez co sam musiałem przechodzić i przez co oni też muszą przechodzić teraz. To jest chyba kwestia pewnego rodzaju przejścia przez własne ego, nie? Że na początku wydaje ci się, że jesteś taki zajebisty i w ogóle fajny. A miałem taki etap, że przez jakiś czas się uważałem za pana całej muzyki i na wszystkich patrzyłem z góry i po kilku projektach się okazało, że jednak jestem dupa wołowa muzycznie, a nie kompozytor z krwi i kości. Ale to chyba każdy ma taki etap w życiu, że musi dojrzeć do czegoś takiego po prostu, nie?
Okej, okay, spoko. Już wiemy, jak wcześniej zaczynałeś, to jest moja magiczna lista w ogóle na telefonie mam. Wiemy już, że masz za sobą szkołę, jakieś warsztaty może? Uczęszczałem parę razy na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie na warsztaty Masterclasses, które były organizowane przez krakowskie biuro festiwalowe razem z jakimiś amerykańskimi uczelniami, nie podam teraz nazw, bo nie pamiętam. Niemniej były one naprawdę bardzo użyteczne i pokazały mi, zwróciłem uwagę na wiele szczegółów, na które ja wcześniej nie zwracałem uwagi. No i były też fantastyczną sposobnością do spotkania wielu nowych osób. No tak, bo z tego co mi wiadomo, to tam też przyjeżdżają ludzie z zagranicy, z którymi można poszprechać w innych językach i możesz nabyć sobie bardzo dużo fajnych kontaktów, czyli generalnie polecasz. Tylko, że na te warsztaty to trzeba się też dostać. No czyli nie mogę sobie tam pójść? Jest taka część forum audiowizualne, że na to wszyscy mogą przychodzić, ale jest pewna pula zajęć, która jest zamknięta dla taka ogółu. Taka elitarna, masońska. No tak, to jest jakieś 20 osób się na to dostaje zazwyczaj. Spoko. I ty się dostawałeś? Tak, chociaż w tym roku z racji braku czasu niestety nie wyszło. No zdarza się i tak, priorytety są różne, nie? No. Czemu branża gier? W ogóle, bo dużo osób, nie wiem, tak mi się kojarzy, że kompozytorzy, jak zaczynają, to sobie wymyślają, wow, będę robił do Titanica teraz, albo coś takiego, nie? A ty robisz do gier, czemu? W sumie w dzisiejszym świecie to dużo jest kompozytorów, którzy chcą zacząć od branży gier. U mnie to było tak, że od dzieciństwa byłem graczem i no, jak się było dzieckiem, to się miało okazję więcej tych tytułów sprawdzić. Natomiast takim punktem krytycznym dla mnie, w którym stwierdziłem, że muzyka do gier to jest coś naprawdę interesującego, była lektura gry Medal of Honor Allié d'Assaut. Tak pięknie tu ująłeś lekturę gry, no, rzadko spotyka. No bo w sumie przechodziłem tą grę chyba z 2 albo 3 razy. Za każdym razem mi się podobała naprawdę, niesamowita jest. Zwłaszcza misja w Omaha. Natomiast wracając do muzyki, to jeśli nie znacie, to bardzo polecam, bo muzykę tam napisał Michael Giacchino, który też w sumie zaczynał od branży gier komputerowych. No i teraz popatrzcie, robi muzykę do blockbusterów filmowych. Ma nawet Oscara na koncie. Do czego robił? Jesteś w stanie podać jakiś przykład? Filmy? No, jakieś filmy. Star Trek, Star Wars Rogue One, Odlot. Dobra, nie tak. No jest ich trochę, mam na koncie. Zresztą też seriale, Zagubieni chociażby. Okej. Okay. Kolejne, jakby troszkę nawiązujące pytanie, troszeczkę nie, to chciałbym się ciebie zapytać, w jakich gatunkach lub klimatach się najbardziej odnajdujesz, bo jeśli chodzi o klimaty, to mam wrażenie, że lubisz ciężką i mroczną muzykę. Może niekoniecznie ciężką, ale mroczną, bo zawsze jak słucham sobie twoich utworów, to ciężko się często się tam przemyca taka nuta basowa gdzieś tam. Pytasz mnie teraz o to, co najbardziej lubię robić, czy w czym się czuję najlepiej tworząc? A widzisz, no, oba pytania. Dobra, to jeśli chodzi o muzykę ogólnie, to ostatnio mam taką manię na punkcie muzyki minimalistycznej. Natomiast... Wiesz, co sobie przypomniałem za muzykę? Tam. Harmonię Lera. Tak, świetne, tak. Zrzucę wam w linku. Jeśli chodzi o to, jaką muzykę też ogólnie lubię tworzyć, to połączenia orkiestry i syntezatorów. I nie wiem, jakoś tak najbardziej do mnie przemawia, może też dlatego, że lubię gatunek fantastyki naukowej. Była taka gra przygodowa, o której mi kiedyś opowiadałeś, się strasznie jarałeś muzyką do niej. Właśnie tam było połączenie takiego orkiestry z elektroniką. Pamiętasz tytuł? Może pisałeś na blogu swoim o tym. Taka przygodówka, że wchodzisz w umysły ludzi, hakujesz je. Skaczesz dużo. A tak. Remember Me. Okej. Ale no. Tak, to akurat jest
raczej nie połączenie syntezatorów i orkiestry, a raczej połączenie orkiestry i glitchów. Bo nie wiem, czy wiecie, ale muzyka tam jest konstruowana w ten sposób, że orkiestra jest przetwarzana przez różne procesy, przez co ma taki charakter, jakby cała, jakby miała takie błędy w odtwarzaniu, co nadaje jej naprawdę sporej oryginalności i sporej świeżości. Spoko. Przejdę sobie do kolejnego pytania. Mhm. Najtrudniejszy projekt, z jakim miałeś do czynienia? Nie mogę mówić o tych projektach, które są w tym momencie, bo jeszcze się nie skończyły, więc wszystko może się zdarzyć. NDA-ki są drogie. No, nawet nie chodzi o NDA-ki, tylko o to, czy chodzi o sam fakt mówienia o tym, czy mam jakąś ciężkość z robieniem czegoś, bo na przykład jak robię Dragony, no to czasami mam trudności, czasami nie. I chociaż to jest bardzo duży projekt, to jeszcze nie wiem, czy w najbliższych paru miesiącach się nie okaże, że to będzie naprawdę mordercza przejażdżka, można tak powiedzieć. To nie będzie po prostu mordęga. Niemniej w swoim życiu nie miałem jeszcze tylu projektów, żebym mógł powiedzieć, że miałem, że któryś mi zapadł w pamięć jako jakiś najtrudniejszy, sprawiający największą trudność. Czyli jeszcze jesteś przed dostaniem w pierdolu, że tak powiem. Na pewno sam fakt tego, że przy Pantaruku musieliśmy zmieniać całą muzykę, był w jakiś sposób trudny, bo musiałem wyrzucić wszystko, co zrobiłem i usiąść do wszystkiego na nowo. A tak poza tym, to nie przypominam sobie. Okej. Okay. Grasz na jakimś instrumencie w ogóle? Pomaga ci to w komponowaniu? Tak, jak już wspominałem, na fortepianie. Grywam obecnie, bo przez swoje 12 lat nauki, to powiedzmy, że byłem przymuszany do tego, żeby występować publicznie, ale to jest już wpisane w szkoły muzyczne i w tok nauczania. Natomiast tak, pomaga mi to w kompozycji i to bardzo, bo w ten sposób jest mi łatwiej wymyślać melodię, pracować nad jakimiś różnymi brzmieniami, wymyślać jakieś różne dziwne, ale fajne połączenia harmoniczne. A tak czysto teoretycznie zapytam, gdyby ktoś grał na gitarze na przykład, to mogłoby mu to pomóc w komponowaniu? Myślę, że tak. Na pewno nie przeszkodziłoby to, bo znajdzie się kilku artystów, którzy zaczynali od gitary i potem przechodzili do innych instrumentów, albo zostawali przy gitarze. Bo dzisiaj dzisiejszym standardem jest głównie praca na komputerach i na oprogramowaniu. To nie jest tak jak kiedyś, że na przykład, że reżyser na przykład przychodził do kompozytora, ten mu grał na fortepianie melodię i potem tylko wystarczyło to wrzucić na papier i na przykład zorkiestrować. Teraz dużą rolę mają tak zwane mock-upy, czyli przygotowanie jakiegoś brzmienia, które by było bliskie ostatecznemu, i do tego de facto nie potrzeba klawiatury ani fortepianu. W sumie można to zrobić nawet bez znajomości jakichkolwiek zasad muzyki, chociaż przez to jest muzyka sama w sobie trochę gorszej jakości. W ogóle to często tutaj pada słowo kompozycja, ale ja nigdy o sobie nie myślałem jako o kompozytorze, tylko raczej jako twórcy muzyki. Miałem zawsze wrażenie, że kompozytor to jest takie super ważne, to taka super ważna nazwa. I jak byłem dzieckiem, to nie chodziłem komponować, tylko chodziłem pisać nutki. Taka śmieszna ciekawostka i w sumie nadal mam takie wrażenie, nadal że... Nadal piszesz nutki. Nadal piszę nutki to niego, ale te nutki jakoś się tam układają. Żyjesz, widzę, biedny nie jesteś, nie? No. Spoko. Ja bym przeszedł sobie do bardziej technicznych pytań. Jasne. To jest pewnie też część, która mocno interesuje szczególnie zaczynających pisaczy nutek i osoby, które są zainteresowane tworzeniem muzyki, więc pewnie odpowiesz im na kilka pytań. Pierwsze może takie nietypowe, ale według ciebie trudniej się robi do filmów czy do gier?
Jest jakaś różnica w ogóle? Różnica jest i to kolosalna, bo same filmy mają ustalony układ, sceny tam są poustawiane w konkretny sposób. Jak kompozytor przychodzi, to musi napisać muzykę do konkretnego układu, do konkretnej długości scen, według konkretnych wskazówek. Wiem chyba tylko o jednym przypadku, kiedy jest odwrotnie, że się ten ostateczny montaż dostosowuje do kompozytora i to jest John Williams, ale John Williams to jest John Williams, on jest po prostu legendą samą w sobie. Hans Zimmer. Nie mówmy o Hans Zimmerze. Ci, co mnie znają, to wiedzą o moim stosunku do jego muzyki. Ale... To co najwyżej wytniemy. Nie, jest bardzo spokojnie. ale wracając do tematu. Poza tym jeszcze jest fakt taki, że kompozytor przychodzi do filmu w momencie postprodukcji. Rzadko się zdarza, żeby kompozytor brał udział od samego początku. I najczęściej to jest bardzo krótki okres, kiedy on pracuje nad muzyką. Przychodzi, dostaje film, pisze do niego muzykę i potem następny projekt. Natomiast w grach to jest różnie. Albo kompozytor po prostu zostaje zamówiony do napisania kilku utworów i tyle go widzieli. Najczęściej to jest w przypadku gier mobilnych. Ma mniejsze znaczenie, bo najczęściej ta muzyka jest na gorszej pozycji niż cała reszta. No tak, jak ktoś gra, to chce posłuchać jakiejś melodyjki po prostu, nie? Tak, albo ją wyłącza po prostu. Tak, w przypadku gier większych, jak na przykład Agony, to kompozytor często jest angażowany od samego początku, a czasami nawet wcześniej. Ja sam do projektu dołączyłem w połowie 2015 roku. To był moment, w którym jeszcze była faza prototypów, preprodukcji. Czyli co, że to jest, chodzi ci o to, że dłużej powstaje, jest trudniejsze, czy...? Myślę, że z racji, że ostateczny wygląd gry czasami się zmienia nawet w połowie produkcji. Tak jak z Pantarukiem, tak jak w połowie wywaliliśmy całą muzykę. Tak, tak, ale tutaj były nieco inne... Okej, ale nie chcemy wchodzić tam w temat samego projektu, bo to odbiega nam od pytania, nie? Natomiast chodzi mi o to, że w przypadku dużych gier to ten kompozytor przydaje się od samego początku, bo też czasami jak chce się zrobić jakiś zwiastun, no to przydaje się też wrzucić muzykę, która będzie w grze, do tego zwiastunu. Czyli pomaga jakby tak uściślić wizję projektu trochę, nie? Nakierować reżysera, bym zabił się przez telefon, ale co może zrobić w ogóle, nie? Bo żeby nie było, że reżyser sobie wymyśli, Boże, ja do tej wizji piekła, to ja widzę jakąś komediową muzyczkę, nie? To w ogóle super będzie. Mm-hmm. I coś wtedy też przecież mówisz, nein, to będzie coś innego. Kwestia reżyserów jest indywidualna, bo każdy ma inne podejście i... Każdym się rozmawia inaczej. W przypadku Agony akurat mam takie szczęście, że mam dosyć dużo wolnej ręki. Jaki gatunek muzyki jest według ciebie najtrudniejszy do tworzenia dla początkujących, jakby ktoś chciał zacząć? Dla początkujących? No, czyli ja przykładowo idę sobie robić, stwierdzam, chcę zrobić muzykę. Grzesiek, czego mam nie robić, żeby robić dobrze? W tym momencie chyba najtrudniejszy jest... Techno. Horror. Znaczy, może inaczej, klimat muzyki, bo gatunek to jest zupełnie inna kwestia. Zgadzam się. W tym momencie z racji, że horrory już weszły trochę na taki... na wykorzystywanie tych samych chwytów do budowania i napięcia i straszenia widza przy pomocy muzyki, to ciężko jest w tym temacie wymyślić coś nowego. I tak naprawdę, żeby wymyślić coś oryginalnego, trzeba się naprawdę mocno napracować. No i też tak mi się wydaje, jakby po współpracy naszej przy Pantaruku, że w horrorze jest bardzo mocny nacisk kładzony na interpretację samej muzyki, nie? Czyli tam przykładowo, jak chciałem jakiś utwór muzyczny, to mnie pytałeś, Patryk, ale co chcesz, żeby ten
gracz czuł, nie? Czy on ma to czuć podskórnie, czy nie? Wydaje mi się, że jest tego więcej niż w innych gatunkach, w innych klimatach. No tak, no bo w horrorze jest bardzo ważne to, żeby gracz cały czas czuł się spięty, cały czas, żeby czuł napięcie. Okej, jakby przechodząc do kolejnego pytania. Kto może zostać kompozytorem i czy to trudne? Każdy może zostać kompozytorem, ale tak jak ze wszystkim, na początku będzie bardzo ciężko. Ja w sumie jak zaczynałem, no to było w wieku 8-9 lat, ale też samą świadomość komponowania to nabrałem dopiero w szkole średniej. Część osób, które nie mają zaplecza muzycznego, mogą mieć pod tym względem trudniej. Chociaż zdarzają się osoby, które zaczynały w wieku, powiedzmy, 30 lat i donoszą sukcesy dzisiaj. A radziłbyś na przykład, zanim ktoś zacznie komponować, żeby wziął się za jakiś instrument, nauczył się nut, rozruszał sobie aparat słuchowy? Tak, jest to bardzo przydatne, żeby sobie załatwić jakikolwiek instrument, bo w ten sposób uczy to wrażliwości na dźwięk, ale też pozwala w pewien sposób poznać literaturę muzyczną, co też się przydaje. Czym jest w ogóle muzyka, nie? Czym jest w ogóle muzyka, tak. Bo znam przypadki osób, które wcześniej nie miały do czynienia z żadnym instrumentem, a powiedzmy, że niedawno zaczęły grać i po paru miesiącach nagle odkryły, że mają jakieś predyspozycje muzyczne, więc to jest... Oczywiście to jest kwestia indywidualna, niektórym osobom zajmie coś dłużej niż innym, ale cały czas uważam, że każdy może zostać kompozytorem, tylko kwestia jest podejścia. Okej. To może takie kontynuujące troszeczkę pytanie i dręczące ludzi, którzy dopiero wchodzą w temat kompozytorki, ale czy to się opłaca, Grzesiek? Długoterminowo czy krótkoterminowo? No długoterminowo wiadomo, nie? Ale nie wiem, na początku byłeś na przykład zniesmaczony, o Boże, jak się mało zarabia, czy coś takiego, czy nie miałeś czegoś takiego? Bo ja na przykład jak przyszedłem do branży i mi powiedzieli, ile mam dostać na testera, to już powiedziałem, Boże, czy to jest parodia jakaś? Problemem na pewno z muzyką w branży gier jest to, że jest ogromna konkurencja. No tak, i mamy taki żart w branży, tak, że jak nie możesz kogoś znaleźć, to na pewno znajdziesz kompozytora. Zresztą sam możesz potwierdzić, że jak się pojawia jakieś ogłoszenie w internecie, tak, to na jakiekolwiek stanowisko zawsze znajdziesz jakiś kompozytor, który będzie chciał. Pracodawca wrzuca ogłoszenie, szukam grafika 3D i kto się pierwszy pojawia, 10 kompozytorów. A może poszukujecie kompozytora? Tak, to jest standardowe pytanie, które się wszędzie pojawia. Okej, czy to się opłaca, Grzesiek? Myślę, że tak, tylko tutaj trzeba pamiętać o pewnej rzeczy, że trzeba być miłym i trzeba ciężko pracować, bo jak się nie jest miłym, jak się właśnie jest takim strasznie wymagającym, żeby wszyscy uważali twoją pracę za dzieło Boże, to nikt nie będzie chciał z tobą współpracować, a ludzie ogólnie mają coś takiego, że lubią współpracować z tymi osobami, z którymi już coś robili. Niekoniecznie, nawet których lubią. Okej. Okay. Jest takie stare chińskie przysłowie, które mi kiedyś wpadło, które mówi na tym, że wchodząc pod górę, kłaniaj się wszystkim, bo nie wiesz, kogo spotkasz, jak będziesz wracał. I myślę, że tak, to jest. To będzie miłe. Ale też trzeba ciężko pracować, bo ja to zauważam, że przez lata, jak miałem problemy ze znalezieniem roboty, to... Wyłączyłeś gbur mode. To jedno, ale... Ale od jakiegoś czasu zaczynam zauważać, że robota sama zaczyna się do mnie zgłaszać. A to jest miłe, nie? No. Jak ludzie przychodzą i mówią, zrób mi coś, Grzesiek. Tak. Grzesiek, zrobisz mi muzykę? Zrobię ci, jak mnie poprosisz. Dobra, cię poproszę. Masz jakieś porady dla początkujących? Oprócz tego, żeby być miłym i żeby ciężko pracować, to warto chodzić na wszelakie konferencje, różne spotkania branżowe, bo można tam spotkać naprawdę dużo niesamowitych osób,
W ten sposób można dostać robotę, niekoniecznie jako kompozytor, ale nawet jako asystent kompozytora, co się potem może bardzo przydać w dostaniu własnego angażu. Tyle w sumie. I tyle, no i napierdzielać. No trzeba pracować ciężko. Tak jak przy wszystkim. Okej, okay, spoko. Fajnie mi się z tą rozmawiało. Niestety mam małą kartę SD i musimy kończyć, bo mi się kończy miejsce, wiem, co jest sprzęt budżetowy. Ja was wszystkich bardzo zapraszam na profil Grześka, gdzie ma bardzo fajną muzykę, bardzo dużo fajnej muzyki. Warto zasubskrybować. I warto wspierać według mnie takich twórców, którzy mają talent i próbują się gdzieś tam wybić, robią bardzo fajne rzeczy, więc wejdzie tam. Przy okazji was zapraszam na Patronite'a, bo mój Patronite jest bardzo mało osób tam jest, a w ogóle Grzesiek też tam jest i go lubię przez to. Was też mogę lubić. Wejdźcie gdzie możecie, polajkujcie i tak dalej i dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. Dzięki.